witajcie w Kuchni Kwasiora. Chciałbym dziś Wam pokazać przepis typowo imprezowy, choć wydaje mi się, że to danie również sprawdzi się jako po prostu danie obiadowe dnia codziennego. Czemu imprezowe? Bo jest proste w przygotowaniu, dosyć szybkie. Jeśli wpadą niespodziewani goście, macie kilka prostych składników, w tym mielone mięso. No nie zawsze ono jest, ale jeśli jest, warto pochylić się nad tym przepisem. Jeśli natomiast impreza jest planowana, mamy więcej czasu na przygotowania, również warto to wykonać, ponieważ szybkie w przygotowaniu, gotowe pulpeciki obtoczone w bułce wkładamy do lodówki, one sobie czekają na imprezę, impreza postępuje i w pewnym momencie tej imprezy rozgrzewamy tłuszcz i wrzucamy z lodówki pulpeciki, kilka minut wydajemy gościom na stół, wszyscy są zachwyceni. Także cóż, mielone mięso to jest podstawa tego dania, ja mam wieprzowinę, może być jakiekolwiek inne, wieprzowo-wołowe, wołowe, kurczakowe, eksperymentujcie. Dalej, bułka tarta, ja mam taką zwykłą polską, może być panko, tutaj jest mleko, no i teraz dodatki. Z dodatków, to już sprawa opcjonalna, kombinujcie, używajcie, bawcie się smakami. Można dać tu czosnek, rozmaryn, suszone przyprawy, świeże przyprawy. Można dać tu kiszoną kapustę, drobno pokrojoną. Wspaniała sprawa. Ja natomiast pokażę Wam klasy, który próbowałem w St. Louis i właśnie tam poznałem ten przepis. Będzie to czerwona cebula, szczypior, tam była ostra papryka, słodka papryka, kumin i czarny pieprz, dużo czarnego pieprzu. Ja zamiast tego dzisiaj użyję original oraz zmorę. Jeśli nie macie tych przypraw na podorędziu, to żaden problem, czyli tak jak powiedziałem wcześniej, a jeśli chcielibyście je kupić, zapraszam bardzo serdecznie, kuchniakwasiora.com, wpadajcie na zakupy. Ja tymczasem, bardzo proste. Trzeba po prostu to wszystko dodać do mięsa, wymieszać i poczekać kwadrans, może dwa. Także co? W drobną kostkę, w drobne kawałeczki, a to do mięsa i czekamy. Mięsko wymieszane, zacnie wygląda, a jak pachnie, zmora z oryginalem, czyli z tymi klimatami Tex-Mex, to jest fenomenalne połączenie, wypróbujcie go sami. Odstawiam to tak jak mówiłem, żeby się zamarynowało. Minęły dwa kwadranse, jak widzicie przygotowałem sobie wszystko do zabawy, ale zanim zacznę się bawić, muszę ulepić pulpeciki. Pulpeciki, ja nie wiem, taki one bite size wielkości orzecha laskowego, włoskiego przepraszam, czy może ciut większe. Robimy to delikatnie zwilżonymi dłońmi wodą, wtedy będzie się to dużo lepiej robiło, mięso tak bardzo nie będzie lepiło się nam do dłoni. I tak przygotowane pulpeciki należy teraz obtoczyć. Najpierw w mące, w jajku, w bułce tartej i układamy na jakiś półmisek wyłożony również bułką tartą. Zasada jest prosta. To jest ręka brudna, to jest ręka czysta. Do dzieła więc. Ręka brudna jest odpowiedzialna za mąkę oraz jajko. Leci to teraz do bułki i do akcji wchodzi ręka czysta. Obsypujemy pulpecika dokładnie bułką tartą i tak przygotowane cudo ląduje na bok. No i tak muszę zrobić z całą resztą tych małych klejnotów. Jeśli oczywiście macie chęć, możecie to podwójnie zapanierować, czyli po wyjęciu z bułki tartej z powrotem jajo i znowu bułka tarta, wtedy ta skorupka będzie grubsza. Moim jednak zdaniem w tym daniu lepiej pasuje pojedyncze panierowanie, podwójne panierowanie zostawcie sobie na przykład na ser. Thank you.
ostatni pulpecik i gotowe. I teraz tak przygotowane dobro możemy, jak mówiłem, zrobić sobie dzień wcześniej. I niech to czeka w lodówce na swoją kolej, aby wkroczyć na imprezie do akcji. Ja natomiast wkładam to do lodówki na czas taki, jaki będę potrzebował, aby doprowadzić się do porządku i rozgrzać tłuszcz. Do zobaczenia! Pięknie, zachowana jest tak zwana czystość robocza. Pulpeciki są schłodzone, gotowe, aby wrzucić je na gorący tłuszcz, na widok który bardzo serdecznie Was zapraszam. Co z morka? Pachną ci pulpeciki? Toż ty weganka jesteś. Nie oblizuj się tak na to. Smażąc na gorącym tłuszczu, pamiętajcie o ważnej rzeczy, aby nie przeładować tego kosza, ponieważ po włożeniu takiego pełnego temperatura oleju drastycznie spada, całość zamiast smażyć się, zaczyna ten olej po prostu pić. No i efekt końcowy nie jest zadowalający. Potrawy są tłuste, niezbyt apetyczne. A tak to, cyk, 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 odcedzamy nadmiar. I chrupkie, przepyszne pulpeciki lądują na durszlak. Cóż za piękny aromat! Smażone wieprzowe pulpeciki w głębokim tłuszczu to jest coś niesamowitego. Powiem Wam szczerze, że gdybym mógł robić perfumy, pachniałyby one zdecydowanie tak. Wykładam teraz pulpeciki na talerz i spójrzcie, jak to pięknie się prezentuje. Coś niesamowitego. Z zewnątrz chrupkie, w środku niezwykle soczyste, mięciutkie, pełne aromatów cebuli, szczypiorku i użytych przypraw, a do tego ten sos kombek pasuje jak żaden inny. Jak go zrobić, link będzie znajdował się pod tym filmem. No i cóż, gwarantuję Wam jedno, że jak zrobicie sobie w domowych zaciszach takie grudki złota, to na zawsze pozostanie już w Waszych menu. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej!